Ten program oglądacie dzięki firmom LED Lenser, Tamet.pl, Kolba.pl, Delta Optical, Togo, Prostorek.pl, FW Kea, Leśniczówka, Max Mięs, Strzelec, Kaliber.pl. Cześć, witam Was w kolejnym i zarazem ostatnim w tym sezonie odcinku Gotuj z Leśniczówką. Cześć Maćku. Cześć. Jak po świętach? W porządku. Brzuszek pełny? Właśnie nic nie jadłem, żeby lepiej szło w kuchni. Słuchajcie, nie, a u mnie pełny jak zwykle. Były świeże wędzonki, było tyle dobrych... Nie, świętach, ale tak teraz. Tak. Było tyle fajnych, dobrych rzeczy, że tak naprawdę w lodówce zostało niewiele. Wyszłoby na to, że nic na stole u mnie nie było. Ej, było. Ale słuchajcie, czasami tak jest, że to tam, to siam, to i w lodówce zostaje niewiele. Nam w naszej lodówce po świętach, przed Sylwestrem, a dzisiejszy odcinek jest menu sylwestrowe z przymrużeniem oka, czyli z tego, co nam zostało w lodówce. W naszej wspólnej lodówce nam została kaszanka, chorizo z dzika, salami z jelenia, pasztet sarny, smalec z dzika, bułki pita to zawsze gdzieś tam są, jakieś placki, tortilli też są i oczywiście niezawodny czatnej. I można powiedzieć, że kurde, to wszystko co mamy, ewentualnie jakieś tam warzywa jak w każdym domu, pewnie coś znajdziemy, ale dziś zainspirujemy się czym, Maciek? Co z tego? Masz pomysł na danie? No jest parę pomysłów, ale no właściwie nie masz pomysłu. To znaczy, że Maciek nie ma pomysłu. Jak próbuję, mówię, no właściwie to, właściwie tamto, to ja wam powiem. Dziś zainspirujemy się telefonem, czyli odpalamy TikToka i szukamy. Mam taką aplikację. I szukamy, co możemy zrobić, może coś znajdziemy. Dużo ludzi na TikToku lubi różne rzeczy, może trafimy... Wpisałem kulinaria. I zobacz, kto tu robi. Maciej Regulski. Znam w ogóle człowieka, może kliknę na jego profil, to przejrzymy, co robi Maciek. Maciek. A może by tak napisać do niego? Malinowy... Nie, ja nie będę pisał. Ja zadzwonię. Dzwonimy do Maćka. Siema, co tam Piotrek? Maciej, posłuchaj, z racji tego, że jesteśmy na żywo, i nagrywamy parę rzeczy, to ja pozwolę sobie podstawić telefon pod mikrofon, tak żeby było Ciebie też słychać. Nie będzie widać oczywiście Twojego numeru. Maćku, mamy razem z Maćkiem Stefaniakiem mały problem. Jaki? Problem kulinarny, dlatego też dzwonimy do Ciebie. Mamy do dyspozycji po świętach kaszankę. Mamy chorizo w batonie, mamy... Kaszanka z dzika. Kaszanka jest z dzika, w ogóle to sama dziczyzna. Mamy tak, jeszcze raz, kaszankę mamy, smalec z dzika, pasztet z sarny w słoiku, mamy czatnej z imbirem i z jabłkiem, salami mówiłem, chorizo mówiłem. Pasztet sarniny. Pasztet, no mamy niewiele, a oprócz tego mamy bułki jakieś pity. Bułki pity i jakieś placki takie a la tortilla, więc... I nie mamy pomysłu, jak się przygotować do Sylwestra. Pomożesz nam zrobić menu sylwestrowe, chociaż z tych rzeczy? Tak, no ja wiem, że znając Ciebie, to ja wiem, że to wszystko Ty masz najlepszej jakości akurat, bo pewnie połowę to jeszcze sam zdobyłeś. Akurat, wiesz co, powiem Ci,
po części masz rację, co prawda akurat te produkty są z leśniczówki, ale okej, okay, ale tak, jak najbardziej dobrej, dobrej polskiej produkcji. No także słuchajcie, chłopaki, no przede wszystkim na Sylwestra, no to jedzenie mi się wydaje, że jest ważne, ale jest na drugim miejscu, bo na pierwszym miejscu jest co? Fajerwerki? No, dobra zabawa chciałem powiedzieć, ale powiedzmy, że tak, nie? Więc okay. Mi się wydaje, że powinniśmy pójść w jakieś przekąski, takie coś prostego, żebyście wy też się, wiecie, no nie narobili przed tym Sylwestrem, bo trzeba mieć energię na przywitanie nowego roku. Także słuchajcie, mi się wydaje, że zrobimy dwie rzeczy. Pierwszą, to z kaszanki z dzika i smalcu z dzika zrobimy ala taki mus, który podamy okay. na przypieczonych tych pitach. Zrobimy takie ala kanapeczki z tych pit. Aha. A na górę damy drobno posiekane i takie przysmażone na skwareczki chorizo. Okay. Mi się wydaje, że to będzie takie fajne, wiecie, po prostu taka przystaweczka na jeden gryz, coś takiego. Aha. A z tego pasztetu sarny mi się wydaje, że możecie, bo on raczej jest jak smarowidło, tak? Skoro jest tak, 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 taki bardziej do smarowania. Super, super, no to słuchajcie, no to mi się wydaje, że on będzie świetnie komponował się z tym czatnejem z imbiru. Aha. Możecie po prostu zrobić takie rolsy, zawinąć, aha. pokroić to na jakieś krążki, puścić to w stół i mi się wydaje, że wszyscy goście będą zadowoleni. No a to jest proste i szybkie i no jeszcze przede wszystkim nie zmarnują się takie dobra, nie? Okej, dobra, Maciek, słuchaj, mniej więcej już wszystko... Wszystko wiem, mam prośbę, tylko wyślij mi jeszcze SMS-em, jakby nam miało umknąć, czy Maciek pamiętamy? Raczej pamiętamy. Czyli dobra, kaszanka z... Jak coś to dzwońcie, pamiętajcie, jak coś to dzwońcie, na pewno coś ogarniemy. Okej. Okay. Wasze rezultat, co wy tam stworzycie z tym, nie? Okej, okay, dobra. Pochwalimy ci się na pewno zdjęciami, albo po prostu zobaczysz to w odcinku, ale okej. Okay. Dobra, Maciek, dzięki za pomoc. Kończymy rozmowę, bierzemy się za robotę. Muszę blender znaleźć, nie? No powodzenia, trzymajcie się. Dzięki, chłopaki. Na razie, hej. Dzięki, hej. I co? Ogarniemy? Chyba tak. Trzeba się podzielić jakoś. To ja, tak? Ja wezmę się za kaszanę, wrzucę ją na patelnię, obiorę, będę podsmazał ze smalcem. Ja wezmę chorizo no. i pokroję. Czyli najpierw robimy... Posiekam, tak? Czyli posiekam. Najpierw robimy kanapki z pitą. Może być. Z pity. Tak. Okej, okay, to zamieniamy się. Który bierzesz? No raczej ten. Posiekanie bardziej. Nie wiem, czy zauważyłeś, nie? Ale słyszałeś to? Wystarczyło, słuchajcie, przeciąć pudełko. Co czujesz? Słucham pana. No tak to jest. Gdzie coś dobrego, tam i ja, tam i mój pies. No, lubi takie rzeczy, nie? Dać ci jeszcze jedną dechę? Wiesz co? Chyba tak, no bo tak się nie... Bo mniejszą chcesz, nie? Mhm. Ładna kaszoneczka. Kaszanka z dzika to jest naprawdę świetny pomysł. No, do kosza. Bieranie kaszanki nie jest rzeczą ciężką, nie? Jak on mówił? Kosteczkę? Kosteczkę? Tak, 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 tak. Chorizo jako takie skwarki, jako dodatek na górę cieńko posiekane. Czyli normalnie, Maćku, w kostkę, nie? Ale wiesz co? Ja widzę jedną rzecz. Nie wiem, czy to jest ważne. Słucham pana. Poka, 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 poka. Poka. No. Już myślałem, że coś źle robi. No co ty? Ale najlepsze jest to, że on, wiesz, siedzi, nie? Bardzo jestem, patrzę, powiem ci. Widzę, że im głębiej, tym jest mniej tłustego w tym chorizo. Chorizo? Tak. O, ktoś dzwoni głodny, słuchajcie. Bardzo. Połapaj się raz da. Jak u ciebie? Jak duża kostka ma być? Musisz powiedzieć precyzyjnie. Maciek, ja wiem. Wiesz co, ale to nie chodzi o to. Tak naprawdę, jaką zjemy taką... Pół centymetra, centymetr. O, wiesz co, muszę wytrzeć rękę, bo... Pięknie. A ty też byś powąchał, nie? Ale się może wąchać. On to czuje. On czuje, on już tak. Zastanawiam się jedna rzecz, bo Maciek powiedział nam, że mamy zblendować. Tak. Nie? Zblendować kaszankę. Kaszankę z...
Pasztetem? Nie, nie z pasztetem. Pasztet mamy zrobić z czatnejem. Z czatnejem, dobra. A my mamy zblendować po prostu tą kaszankę na patelni, jak ją podsmażymy. Czyli mamy zrobić coś... O, poka, poka, nie kroj tego, bo to jest dobre. Też. O. Okay. Niech się smaży. A z chorizo robimy skwarki. Z chorizo robimy skwarki, tylko czyli co? Będzie pita. Pita będzie z takim musem. Wiesz co, nie, pita zgrillujemy. Pita zgrillujemy. Tak, tak jak... Ona będzie z musem. Z kaszanki, tak? Tak. A z chorizo robimy skwarki, które będą do tego. No, wymieszamy. Pitę zgrillujemy. Wiesz co, trochę mi będzie mało. Mało miejsca? No, słuchajcie, nie jesteśmy mistrzami kuchni, no ale nie o to chodzi, żeby być tu mistrzem kuchni. Uczymy się. Uczymy się oczywiście. Zwłaszcza, że kolejny sezon, słuchajcie, będzie Wademekum od kuchni. Czyli będę gotował tylko ja i będzie gotował razem ze mną Maciek. Może ja? Ty? Może się zdarzyć, że Maciek będzie gotował też sam. Będziemy się starać gotować w terenie. Będziemy chcieli... Ty, ale powiem ci, ty znasz się na tych skwarkach. Rzuciłem już na drugą patelnię, nie? Żeby nie było. To było, no? Mhm. Także będziemy gotować obaj. Może ktoś nam jeszcze ugotuje. A jakie rzeczy będziemy gotować? Słuchajcie, ojej, sami nie wiemy. Ja, ty jesteś taki, widzę już, fachowo to kroisz. Ja ci będę wyrzucał, nie? Dobrze współdziałamy. Poczekaj. Lubię kroić na miarę. No. Wiesz co, no to jest chyba dobra rzecz, krojenie na miarę. Szukam sobie jednej rzeczy takiej w układzie. Zawsze nie powtarzałem. Ten zalec znalazłem. Strzelać nie będą. Strzelać nie, ale będziemy to jeść. Nie mogę znaleźć mieszadełka. Jakoś sobie poradzę. Może być ciekawie. Kaszanka fajnie pachnie z smacem, wiesz? Czuję. Maciek nie mówił nam nic o... Mówił, żebyśmy do pasztetu dodali trochę czatneja, ale ja ci powiem tak. Ja czatneja dodam też do kaszanki, bo już raz kiedyś robiłem kaszankę z czatnejem i wyszła naprawdę fajna, więc na pewno to zrobię. Kolejną rzeczą, jaką możemy zrobić, to są pity. I pity myślę, że możemy robić w miarę szybko, bo mamy nie pity, przepraszam, tortille. Właśnie. To jest kolejny temat. Tak? Tortilla czy tortilla? Hiszpanie mówią. Nie pytaj. Nie. Napiszcie. Picantini czy picatini? Picantini, picatini. Picatini. A Lamborghini czy Lamborghini? Nie? To są takie dylematy. Dobra. Ja powiem ci tak. Odsunę się. Czy to grzejemy z pasztetem, czy bez? Czy ta pani była z pieskiem, czy bez pieska? Chyba bez. Bez pieska? Piesku. Było bez pieska. Fajne, ładne ciasto. Te bułki, pita, pasztet grill będzie. Podkręcaj. Bułka, zanim do bułki, pita, to jeszcze czas. Pamiętasz, jak robiliśmy pasztet na ciepło? W górach, w tamtym roku? Pamiętam. Okej, okay. Smaruj. Smaruj, mógłbym powiedzieć, smaruj grubo. A ja zacznę robić kaszaneczkę. Tutaj w sensie mieszać.
To znaczy grubo. Proszę o dokładne. No weź spróbuj, spróbuj to rozsmarować i zaraz stwierdzimy, jak to będzie wyglądało. Mógłbym powiedzieć, że tak na jedną taką tą pół słoika lekko. To już mamy pół. No, dobrze. Aha. Mam papier do pieczenia, czyli wyłożę nim grilla. Okej. Jak u ciebie? Elegancko. Maciek, powiem ci, że sam bym tego lepiej nie posmarował. Kto jak to, ale kurde, młody Stefan na smarowaniu gdzie się zna. Byle było czym smarować. No, to też prawda. Okej, okay, dobra. Masz? Posmarować. Proszę. Łyżeczka? Tak, poproszę. Jak to pachnie wszystko. Ktoś nas zaatakował? Kaszanka już coraz fajniejsza, cieplejsza. Skwarki, które pokroił Maciek, jeszcze nie są skwarkami, ale zaczyna się to wszystko ładnie rozpuszczać. W sensie chorizo topi się tłuszcz. Chyba grubiej, nie? Czy nie? Mówisz? No tak bym... To jest intensywne, nie? Ja wiem, ale ja lubię. Okej. Okay. No to co? Zabijaj to teraz, bać pan. Tak mówił Maciek. Tak czy nie? No to tak. Będzie nam łatwiej kroić. Chociaż nie wiem. No właśnie. No nie wiem, to próbuj, jak uważasz. No weź, no zabijaj, jak chcesz, no. Ja bym to zrobił w dłuższym kawałku. To dawaj. W dłuższym znaczy się tak. Okay, czyli będzie więcej zbitków. Tak, będzie, tak, A my go będziemy potem po zgrillowaniu będziemy go kroić, słuchajcie, na takie, jak to Maciek powiedział, nie pamiętam, takie kawałki. Kanapeczki. Tak. Kanapeczki. No dobra, jeden mamy, działaj z drugim, a ja już go kładę na grilla. Drugi robimy taki sam. Wiesz, co jest najgorsze w próbowaniu gotowania, to co my robimy? Najgorsze jest to, że mi to pachnie i mi się chce to od razu. Dlatego przyszedłem głodny, nie? No, no. Ja zawsze na Sylwestra, oprócz takich jakichś tam dziwnych rzeczy, to taką tradycją jest to, że robię tatar z sarny. A dziś, Nero, przepuścisz mnie? Dzięki. Powiązanie tego przepysznego sosu razem z kaszanką jest naprawdę dobrym pomysłem. Zaskoczył mnie Stefan, słyszysz? Tak. Zaskoczył mnie Maciek tylko jedną rzeczą, że tak fajną kaszankę chcę zblendować. Jeżeli chodzi o to, to... Ale to on jest masterchefem, to on jest zwycięzcą, nie my. Więc co to za miski tam stukają? Troszkę dostał. O matko, proszę cię, minimalnie to. Właściwie to mu bardziej smaka zrobimy. Myślę, że tak. No dobra, mógłbym powiedzieć, że tu już mamy prawie że gotowe. Zawijamy to, robimy zaraz. Tak, wykończ. A dasz mi o tą, chciałem powiedzieć, czy dasz mi oblizać łyżkę, ale to trzeba wyciąć, bo to głupio brzmi. Proszę bardzo. Dajcie spokój. Dobra, słoik mamy pusty.
Kurde, jakby się drzemem smarł. Boję się, że trochę za dużo. Ale czyli po prostu go mocno nie ściskaj. Mhm. Okej. Okay. Możemy też to zrobić? Nie, bo nie pokroimy kanapeczki. No nie, ale takie mogą być wtedy trójkąciki. Aha. Ej, ale zrobiłem błąd, bo pita już z tej strony naciąłem. A to chodziło, żeby ona była rozcięta i do środka. Bo... No. Tak to jest, słuchajcie, jak się człowiek pośpieszy. Dobra, daj mi na grilla. Okej. Okay. I ja już rzucam. Maciej. Ja idę blendować kaszankę. Ja pilnuję grilla. A ty pilnujesz grilla. Jak tu ci się już tak wiesz, zobaczysz, że jest. No jeszcze troszkę rumiane. Wtedy na deseczkę i kroisz już sobie na takie fajne rzeczy, jak chcesz. A ja spróbuję, słuchajcie, blendować kaszankę. Ale jaja, pierwszy raz w ogóle blenduję kaszankę. To kaszankę z czymś jeszcze dodatkowo blendujesz, czy w ogóle po prostu? Nie, tam daliśmy smalec do smażenia, dodałem czatnej, no. To wszystko się wysmażyło i teraz miałem to zblendować, no. Więc to robię. Ale bryska. Akurat ten mógłby powiedzieć, że jak mało kto zna się na blendowaniu kaszanki, bo on chyba w jakimś tam daniu też swoim takim finałowym miał temat kaszanki, o ile dobrze pamiętam, jak oglądałem go, a jeszcze wtedy go nie znałem. No tak, wiesz, potem poznaliśmy się w ogóle, to jest historia, poznaliśmy się z Maćkiem, kiedy też w sumie razem, poznaliśmy się na wspólnych urodzinach 18 Kolby, nie? Gdzie mieliśmy okazję być i razem z nim mogłem poeksperymentować, słuchajcie, w kuchni. I tak coś zaiskrzyło i mamy kontakt do dziś. O, ale bryska. Dobra, czy uważasz, że więcej, czy wystarczy tego blendowania? No, to trochę jeszcze poblendowałem. Ten to zawsze musi trochę jeszcze poblendować. Ciekawe, kto będzie sprzątał. Robot. Weź, daj mi widelec. No, łyżką, to weź sobie też. Nie wista. Dobra. Zmielona kaszanka. Mhm. Ale czuć lekko ten smalec. Smalec, czatny i czuć. No. Rzeczywiście trochę inne smaki. Pomyśl, że na to jeszcze damy skwarki z chorizo i to wszystko zamkniemy w picie. Mhm. Może być naprawdę... Mogłem coś zjeść. Nie, twoje te wyciągamy. Wyciągajmy. A ja wkładam... Poczekaj. Nie, zostaw na papierze chyba, wiesz? Tak. Dobra. Przekroję te pity. Żeby je rzucić do grilla, co? Czy od razu kroić na cztery? Bo on mówił, żeby to były takie małe kanapeczki na jeden raz, a tu jednak to jest takie na... Czekaj, policzę. Raz, dwa, na dwa razy. To co, zostawiamy na dwa? Może być na dwa, może być na cztery. To niech troszkę sobie przestygnie. To niech przestygnie, tak. Rozłóżmy to. Rozłóżmy ten drugi papier. Dobra, Maćku. Możesz dawać te pizze na grill. Układaj. Tak, żeby nam się zmieściły. Zmiksowane, jak były? Były. Naciągamy. To jest gotowa. Piesku, Nero, chodź, ja wiem, że ty masz tak jak twój pan. Gdzie dobre żarcie, tam i ty, ale... Tak, muszę się czym pozbyć. Dobra, no. Pójdźmy to tak, no. Daj mi jeszcze ten papier. Okej. Okay. Już te dwie zostały. Pachnie ładnie.
Okej, okay, mam grozić tam. No, no, nie wiem, na proste, czy tam pod skosem? No zrób tak, żeby było ładnie. Cały Maciek. Proste. Dawaj, bo ja jestem tego już bardzo ciekawy. Powiedz po ludzku, głodny jestem. Trochę tak. My akurat mamy tą taką... No dobra, ja zobaczę, jak to wygląda w środku. Ja zobaczę. Dobre to jest. O, te posposy są ładniejsze i będą smaczniejsze. No muszę spróbować. No. Raz taki. Ty. Maciej. No weź ładnie poukładaj, a nie tak wiesz. To pojedynczo to tak wiesz. No. Pomóc ci? Nie trzeba. No to ci pomogę. A pokaż może, jak wygląda środek. Zobaczcie, słuchajcie. Pasztet z sarny, ze słoika, czatnej. Przesmarowane wszystko po placku takim zwykłym. Tortilla, tortilla, Lamborghini. Mówcie jak chcecie. Dla nas efekt końcowy ważny, że ma być smaczny. Zwycięstwa Masterchefa podał nam taki przepis. Ty, ale ja myślę, że na Sylwestra to tak na jeden talerz byle jak. Tak kurde, no nieestetycznie. No spokojnie. Daj. Znaczy ja wam powiem tak. Ja widzę, że nasze gotowanie jest coraz pyszniejsze. Zostawiłeś coś dla mnie? Nie. Kawałek czapneja. Ja widzę, że nasze gotowanie jest coraz pyszniejsze, ale z tą dekoracją talerzy musimy jeszcze popracować, Stefan. Ty taki, wiesz co? Wiecie? Dobrze, że mam łyżkę. No, lubię. Matko. To ten jest taki nieforemny, to na pewno go nie postawisz, nie? Tego też nie. Pierwsze wrażenie w ogóle jest taka, że mamy chrupkość ciasta. Później ten pasztet, to ewidentnie tu też nie pasuje, nie? Wiedziałem, że jak ja tego nie zrobię, to ty to zrobisz. A co macie mówić przez telefon? To ma być na raz. No tak jest. Wracając do tematu. Pierwsze wrażenie, pierwszy taki smak, delikatny posmak ciasta. Potem wchodzi delikatny posmak imbiru z chutneya, jabłko. I jak gryziemy dalej, to rozpływa się pasztet. Mhm. Słuchajcie, fenomenalne połączenie. Nie wpadłbym na to, żeby wysmarować zwykły placek pasztetem jak kromkę chleba. Choć Włosi pewnie takie rzeczy robią. Środek delikatnie. Dasz radę? Jedno danie mamy zrobione i wyszło dobrze. Jak wyjdzie drugie? Troszkę ostygło jeszcze. Jak wyjdzie drugie? Słuchajcie, ja wiem, ale tak wyszło właśnie zmiksowana kaszanka. Trochę jak przesiekany tatar to wygląda. Ty, zobacz. Mhm. Okay. Będziemy ładować z tego? Brakuje mi tutaj czegoś zielonego. Nie martw się talerzem, już ustaliliśmy z naszymi oglądaczami, że w dekorowaniu talerzy nie jesteśmy mistrzami. Na tą chwilę, słuchajcie, trenujemy nasze dania, które ktoś nam powiedział, jak zrobić. Dekorowaniem talerzy, powiem ci, sprawdźmy, czy to będzie dobre. Jak będzie dobre, to będziemy robić więcej. To już mi pasuje, nie? Skwareczki. Nie wiem, czy mieszać to od razu z tym, czy oddzielnie. Tak, najpierw kaszanka, następnie końcowo troszkę chorizo, żeby nie przesadzić z chorizo, bo jest bardzo intensywne i zabije smak kaszanki. Musicie uważać też, miksując, bo ja na to nie zwróciłem uwagi. Szukam kawałka deski jeszcze. No ale dobra, poradzimy sobie. Jak tam ta twoja ta? O, dzięki. Wiedziałem, że gdzieś tam. To co? Ta-dam.
Będziesz rozcinał, będziemy pakować, czy jak? No, poczekaj jeszcze chwilkę, niech... no co, na co będę czekał? Maciek, delikatnie zaczynamy. Czy wiesz, ja ci powiem, ja bym bardzo chciał to... Wiesz. Znaczy, to jest taki chyba odwieczny problem, nie? Kiedykolwiek, jak cokolwiek gotujemy, to... Nie wiem, tak próbuję włożyć tego więcej, żeby... Wiesz co w ogóle? To się takie fajne kieszonki porobiły. Spróbuję zrobić jeszcze. Nie kwestia w ilości, tylko w jakości. Tak. Myślisz, że tyle? Tak, nie za dużo. Nie za dużo. Tak. Myślę, że jak to już wypcham, to dopiero możemy to przeciąć. Kurde, słuchajcie, zaczyna mi chyba sinka lecieć. To mam już pełna. Jak? Ładny kształt. No popatrz. Tak to jest. Jak się dwóch wariatów dobierze do kuchni. Nie mów tak głośno, bo jeszcze nas wyślą na badania. A właśnie, tym... jak po tych badań? No. Będą czy nie będą? No, słyszałem, że nie. No ja też słyszałem, że nie, ale też zastanawiałem się jeszcze, Maciek, nad jedną rzeczą, wiesz, bo wszyscy tak mówią o tych badaniach. Jak tam wcześniej miałeś już pozwolenie na broń, to trzeba było, my byśmy musieli się łapać. Ale ja na przykład w międzyczasie robiłem identyczne badania, chyba do pozwolenia sportowego, więc czy te badania by zaliczały się, czy nie? Nie za dużo? Nie, będziemy to kroić. No, może inaczej, to ja będę wypychał. A propos tych badań, nie? No, dawaj. Tak oglądałem gdzieś tam w telewizji jakieś... No, jestem ciekawy twojego zdania. I bardzo mi się nie spodobało, zresztą jak zwykle nagonka na myśliwych i tak dalej. No. To, że wypowiedzi w 90% w mediach na takie tematy są przez tych pseudoekologów, tak, wypowiadane, nie przez fachowców. A nie przez fachowców takich z prawdziwego zdarzenia, którzy naprawdę wiedzą, o co chodzi. Sprawdź buki. Tak, buki już. Znaczy, ja ci powiem tak, odnośnie badań, jeżeli miałbym się wypowiadać jako ja, jako Piotr Bogdanowicz, myśliwy, mam nadzieję, że świadomy myśliwy, ja bym chciał, żeby te badania były. Dlatego, że to jest jednak nasze bezpieczeństwo, wszystkich bezpieczeństwo. Nie tylko, że ktoś powie, no bo myśliwi muszą się badać. Ja bym takie badania po pierwsze powyżej jakiegoś roku życia wprowadził, nie tylko dla myśliwych, ale standardowo dla wszystkich osób, które mają uprawnienia do kierowania pojazdami. Czyli jeżeli... Zawodowi kierowcy. Tak, czyli jeżeli na przykład dochodzę do wieku 70 lat, strzelam ten wiek 70 lat, obowiązkowo powinniśmy pójść i zbadać wzrok, zrobić jakieś psychotesty, inne rzeczy, dlatego, że w tym wieku nasza motoryka może być trochę inna. Ale nasz refleks może... o co chodzi? No. Motywuje to też ludzi do tego, aby się przygotowali też, tak? Czyli jeżeli na przykład często jest też tak, że te okulary są ok, na przykład, nie? Przez 20 lat. Tak. To później powoduje to, że jednak nie są ok, tak? Na takich badaniach okazuje się, że trzeba ten wzrok zbadać i już musimy mieć odpowiednie narzędzie do tego celu, tak? Zgadza się. Tylko tak jak Maciek mówię, ja bym był za tym, żeby te badania były i objęły wszystkich, nie tylko myśliwych, bo myśliwych też, jak najbardziej. Trzeba policzyć procentowo, ile jest wypadków samochodowych, tak, do i tych śmiertelnych, do na przykład wypadków, które się zdarzają w łowiectwie. I wiek, akurat w przypadku łowiectwa, niekoniecznie jest przyczyną tego, co się na przykład zadziało, chociaż to jest znikoma ilość, tak? Oczywiście, że tak. Zgadzam się z tym, ale jednak ja badania tak, ale ja mówię, ja jestem za tym, żeby było bezpiecznie. Chciałbym, żeby... To nie jest przecięte. Nie marudź. Nie marudzę. Oj, chyba co, spiekłość. Czyli co, to będzie taki suchar na koniec.
Prawie jak w Familiadzie, tylko że tam jest na początku suchar. W Familiadzie wiesz o tym, że Karol z Prostory był? Tak, no. Słyszałem. No też po Nowym Roku słyszałem. Prawdopodobnie już będą odcinki. Podobno coś tam pozamiatali, jakieś miliony powygrywali. Ciekawy jestem, jak tu będzie spotkanie Karola z Prostore z Karolem Strasburgerem. Co z tego wynikło? Zobaczymy. A tą spiekłość bułę powiem ci... Wyjątkowo. Wyjątkowo. To ciekawe, bo jest mniej przypieczona jak tamte, a wizualnie. Ale widzisz, jak jestem oszczędny, jeszcze zostawiam tak, żeby nam tych skwarek zostało na jakieś takie tam pojedzenie zwykłe. Jeżeli możesz, Maciek, to te nasze pity, zacznij przecinać takiej sabrowi, jak mówił Master Szef, nasz. W tych jeszcze badań, tak wracając do tego tematu, to od razu przy tych badaniach można by było, jeżeli już mamy taki wymóg, tak, no to tą krótką jednak rozszerzyć. Oczywiście, że tak. Ja jestem za tym, żeby im więcej osób posiada broń, tym lepiej, nie? Jestem za legalnym posiadaniem broni. Jest czolizo, tak? Oczywiście. A na wieżu będziesz jeszcze dał? No możemy dać, no nie wiem. Ja tu, ja powiem ci, pytam, ja powiem ci nawet to chorizo. O, widziałeś to? Ale widziałeś to? Ale no po co to zrobiłeś? Muszę spróbować. Co z tymi badaniami? Ważne. Badajcie się, nie? Nowy rok idzie. Zbadajcie się. Fajnie na stwartach lubię. Może zrobimy serię taką, jak jemy. No sam będziemy gdzieś TikToka, jak jakaś Chinka, Japonka, nie wiem, skąd tam. No. Miała chyba 5 czy 6 burgerów, do tego jakieś kiełbasy. Wszystko zjadła. Matko bosko. Zastanawiam się, dalsze, jak oglądam coś takiego, czy to fake, czy nie fake. Nie wiem. Powiem ci, widziałem, jak tam zajadają gdzieś jakieś kimchi, nie kimchi, tego typu rzeczy. O matko, ta koszanka jest dobra. Dobra. Trochę nam jeszcze zostało, słuchajcie. Pies się nie doczekał. Spójrz. Jasno. Zasnął. Tak to jest, nie? Ale powiem wam, wystarczyłoby tylko cmoknąć albo powiedzieć tajne słowo i kroimy, nie? Myślisz, że tutaj, czy bierzemy nowy jakiś może? Wiesz co, ja poszukam jeszcze innego talerzyka, słuchajcie. Zmieścimy wszystko na jednym. Możliwe. Spróbuj jakoś tak ładnie to poukładać. To? No, to tutaj może inaczej, żeby to było takie... Maciek mówił na raz, to... Czekajcie. A to nie jest teraz łatwe takie przekroić. Trzeba było robić od razu taki zestaw. Udało się. Może jakoś poprzeplatasz to, Stefan? Tak? No, ja ci mówiłem, no my z budowania talerzy nie jesteśmy asami, nie? Układanie to... Układanie jak układanie. Ważne jest to... Może ja ci powiem tak, wiesz, że przed podaniem na stół trzeba by było spróbować. Oczywiście. No już jedno mamy za sobą. No. Tamta jest pycha. To co, chcesz do końca układać, czy najpierw... O, te to powiem ci, spiekłeś, Maciek! Nie? Brakuje mi kolorku, wiesz? Kolorki na jęsorki, dobra, dodamy później tam. Przestań z tymi kolorkami. Dzisiaj jest bez kolorów. Masz. Nie, bo to jest takie nierówne. Za mocno spieczona pita. Ale tak. Czyli na wyższej temperaturze krócej. Skoro tak mówisz? Tak myślę. Powiem ci, ja się zastanowiłem nad jeszcze jedną rzeczą. Zaryzykuję. Chcesz zrobić z paszetem, znaczy się z kaszanką? Z kaszanką. Zostało trochę kaszanki. No a co będziemy się już, wiesz, szczypać? Tak zjemy, nie? Mhm.
Powiem ci, pasztet łatwiej było rozplanować, chociaż kaszankę też. No, jest zmiksowane, więc w miarę idzie. Rozumiem teraz zasadność w ogóle miksowania kaszanki, nie? Blendowania, miksowania, słuchajcie. No tak to jest, jak się nie jest tym profesjonalnym szefem kuchni, tylko my to możemy powiedzieć, że my jesteśmy takimi giermkami, nawet nie możemy być giermkami szefów kuchni. Możemy być ich pomywakami, tymi, co na zmywaku robią. I tak dalej, ale zawsze coś tam znamy, wiemy, próbujemy. Którą stronę zawijałeś? Wzdłuż? To jest dopiero naleśnik. Bo już na jedną się zmieścimy. Ja mówiłem, że z tobą tak jest, wiesz, coś mi halo z tym układaniem talerzy, a ja całkiem fajny talerz ci wyszedł. Jakby było z Nutellą, to bym jeszcze się bardziej postarał. Ty, ja chciałem powiedzieć, że to wygląda trochę jak takie andruty, nie? Nadziewane czekoladą. Mhm. Tak tu zostało jedno? Mhm, tak wie. Dzięki. Ciężko jest mówić o gotowaniu. Jedząc. Ty, najlepszy jest numer, że zostało nam salami całe. Z jelenia. To zrobimy chyba takie. Też można zamrozić. Jakie mrozić? Sylwester idzie. Powiem ci tak, do tego. Dobre, cieniutko pokrojone salami. Do tego ewentualnie serek pleśniowy i zimna wódeczka. I mamy udanego Sylwestra. Słuchajcie. Też koreczek z góreczki. Dobra. To talerz mamy gotowy. Tu spróbujemy to jakoś poprzekładać. Tam kaszanka nam się robi, a my pomału kończymy dzisiejszy odcinek, bo musimy to skosztować, bo powiem już za chwilę, będziemy profesjonalnie przygotowywać się do Sylwestra. Będziemy chłodzić wódkę, szampana. Można by było tutaj troszkę narzucać. Zielonego, wiem. Ale niekoniecznie. A, kolorowego. Kolorowego. W sensie na przykład czerwonej cebuli. Jak macie czerwoną cebulę, proszę dokrojcie. Ale tak szczerze i uczciwie. Naprawdę wyszło dobre żarcie dzięki naszemu dobremu koledze, zwycięzcy Masterchefa, Maciejowi Regulskiemu. Maćku, dzięki. Bardzo dziękujemy, bo byśmy przepadli bez ciebie. Byśmy nie wiedzieli, co z tego tu zrobić, a jednak ty trochę nas oświeciłeś i nam pomogłeś. Dzięki, Maćku. Dziękuję. Dziękuję, że byliście z nami, że wytrzymaliście ten smaczny odcinek. I zapraszamy was od nowego sezonu na odcinki. Kuchnia? Nie. Wademekum od kuchni. Więc bądźcie z nami, będziemy z Maćkiem tam robić różne fajne rzeczy. Będziemy próbować robić tam różne fajne rzeczy. Z takich rzeczy, innych rzeczy. Zresztą sami zobaczycie. A wam życzymy szczęśliwego nowego roku. Bawcie się dobrze. Nie róbcie tego, czego my byśmy nie robili. Nie? Tak. A poza tym to... Wystrzałowego. Wystrzałowego, by wam wszystkie korki od szampanów tak wystrzeliły, żeby były tam dziury w suficie. Tylko nie kurką. Tylko nie. Okej. Okay. To jeszcze raz. To my już kończymy. Bo trzeba to zjeść. Kaszanka tam się robi. Cześć, do zobaczenia. Dasz bur. Widzimy się w nowym roku.